Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Plady. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z Cryostasis, Arktyczny Sen. Skończyliśmy w tym oto pomieszczeniu, tu mamy też taką hot lampkę, która ogrzała nas trochę. Mieliśmy tutaj jeszcze jakieś takie duchy dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, ulatowaliśmy w poprzednim odcinku kolejnych dwóch, tym razem pływaków. No i cóż, no i cały czas kontynuujemy, zwiedzamy ten opuszczony statek, mając nadzieję, że coś w końcu odkryjemy, nie wiem, albo uratujemy ten statek, bo w końcu nasz bohater ma super umiejętności. Dobra, tylko tak, w sumie teraz nie wiem do końca, gdzie mam iść, bo tak, coś przełączyliśmy i w sumie tyle i na tym się skończyła nasza przygoda. Tak, przełączyliśmy, żeby włączyć tą oto latarkę miobistą w kosmos. Aha, już chyba właśnie odnalazłem swój sen życia. A, okazało się, że tu jest już, tam gdzie skończyliśmy akurat jest przejście do na następny poziom. Cóż, jak ambitnie oczywiście wyczucie momentu i wyczucie zakończenia serii. No ale dobra, nikomu to nie przeszkadza. O proszę, jesteśmy w następnym poziomie. O, no i super, same się zamknęły, żeby nie było za wesoło. Norma. No ale dobra, nam to mimo wszystko nam to nie przeszkadza. Idziemy dalej. Jak zwykle towarzyszy nam mroczna lokacja. Te drzwi są wredne. Mroczna i z całą pewnością całkowicie zamrożona. Taka gigantyczna lodówka. O fuck. Wow, fucking... Dobra, widzimy tutaj kolejnego człowieka, którego możemy zdeptać. Zobaczmy, czy możemy pójść dalej. Możemy. I tak będziemy musieli go pewnie uratować, bo z tego co... O, ale zanim go uratujemy, przeczytam na początku ten wpis. But one day a storm broke over the forest, and the trees whispered together menacingly. And instantly, it became as dark as if here were gathered all the nights that had passed since the forest was born. And the little people walked on under the big trees amid the roar of the storm. And as they walked, the giant trees creaked and sang a sinister song. And the lightning flashed above the treetops, throwing a cold blue light over the forest for a brief instant, disappearing as quickly as it had appeared, and striking terror into the hearts of the people. Kurczę, kolejna część naszej wspaniałej historii. Dobra, widzę, że chyba nie mamy tutaj już żadnych możliwości, gdyż tutaj na górę wydaje mi się, że się nie dostaniemy, a tego nie uda nam się rozwalić. Cóż, to jest jakby kawałek jakiejś rury, która jest odporna. Najprawdopodobniej, kiedy uratujemy tego człowieka, który tutaj leży, to znaczy uratujemy, spowodujemy, że umrze w innym miejscu, najprawdopodobniej ta woda wtedy tutaj zniknie i będzie wyglądać to całkowicie inaczej. Zaraz się okaże, czy mam rację. O, codzienny dzień! Zwykły dzień, zwykłe popołudnie. Pływamy! O, mogę pływać, ale nie mogę z jakiegoś powodu wyjść. Niestety, myślałem, że może będę mógł popływać, ale gościu i tak długo wytrzymał w wodzie, czyli odporny jest dosyć. Wczepienie się w umysł! Dobra. Attention! All personnel to the lower decks! Down! Down! Zwykły dzień w zwykły poranek. Wow, ale nudy. Co my tu mamy? Widzimy, że rura też tutaj jest cały czas. Czyli jakoś niedawno musiało tu zamrożenia dojść. A, nie ma sprawy, zaraz włączymy pompę. Czy co, proszę? Nie udało mi się? Co ja tym razem zrobiłem nie tak? Ach, Boże, te skomplikowane mechanizmy. Całe szczęście, że jego życie możemy do skutku ratować. Dobra, teraz nie traćmy czasu. Szybko! Biegniemy na dół, nie ma czasu do stracenia.
No okej, ale nie mogę tu zejść? No mogę, to czemu ostatnio zabiło mnie to? O nie, woda się tu wlewa. Trzeba to otworzyć. O, fuck yeah. Pewnie z efektami Pikes byłyby troszkę lepsze efekty. No w tym przypadku... Jestem ciekaw, co by było, gdybym się w niego wcielił wtedy, kiedy bym stał nad tym. To byłaby dopiero ciekawostka. No ale dobra, przynajmniej odblokowaliśmy sobie przejście. Właśnie miałem o to na myśli. Ogólnie troszkę przesrane. Otworzyliśmy... O, ciekawe. Otworzyliśmy drzwi. Faktycznie efekty wody są może nie tak bardzo efektowne, jakie by były wtedy, kiedy byśmy grali właśnie o na tym. Ale z jakiegoś powodu nie mogę tego włączyć. A bardzo szkoda, szczerze mówiąc. No trudno. Ale i tak mamy dość całkiem wysokie włączenie wszystkiego. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, widzimy, że tutaj udało nam się odblokować. Wydaje mi się, że tu jest znowu cholernie zimno. O, tak, z całą pewnością to jest cholernie zimno. Ale dobra, jeszcze minimalnie jest ciepło, dlatego nasz bohater nie umiera. Tu wygląda zajfajnie ten kominek, chcę go otworzyć. Aczkolwiek nasz bohater chyba znowu jest za gruby, bo nie może się przecisnąć. A dobra, o, niestety kominek nie możemy otworzyć. Coś przeczuwam, że musimy pójść po tych dziwnie wygiętych rurach. Nie jestem pewien, czy jak nie podejdziemy do tego, czy nie zamarznie nasz bohater. No, dobrze, że się zapisałem tuż przed tym. I tak, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda tak, że to jest strasznie zimne. To jest strasznie zimne, a my mamy bardzo minimalnie życia. Chodźmy poszukać jakiegoś takiego minimalnego źródła ciepła. Dłużej, o, już teraz dłużej możemy biegać tak właściwie. O, tutaj coś jest ciekawego. To może nam chyba pomóc. A nie, to nie działa? No, włącz się. Co jest grane? Z jakiegoś powodu nie możemy tego przełączyć. To troszkę dziwne. Szczerze mówiąc, powiedziałbym, że no jak bardzo dziwne. Czy ja właśnie nie wiem, co mam zrobić w tym momencie? To jest troszkę mnie to niepokoi. Nie zdarzają mi się takie sytuacje, żebym czegoś nie wiedział. Czy ja o czymś pomyślałem? Sam już nie wiem. Naprawdę? No dobra, widzę, że chyba nic z tego. Nie ma tu żadnego źródła ciepła. A widzimy, że przeszkoda tu jest w wykonaniu tych dwóch wyrąbistych w kosmos wiatraków. No cóż, sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. Może tutaj będzie się dało coś zrobić, ale już widzę, że chyba... O! A może nie? Chyba nie. Może tu. Też nic nie możemy zrobić. Ogólnie moja sytuacja wydaje się beznadziejna. Spróbujmy to jakoś przeraszować może. Jeszcze raz się zapiszę. Udało mi się jedno przeraszować, ale... W tej chwili jestem na hita. I nie wierzę, że uda mi się, miałoby mi się udać przetrwać kolejny taki bieg. No, właśnie o tym mówię. No, sytuacja jest jakaś taka beznadziejna, bo mamy minimalne życie i z jakiegoś powodu nie do końca wiem, jakim cudem mielibyśmy przetrwać przebiegnięcie tych dwóch... No super, teraz od wysokości zginęliśmy. Musimy znaleźć jakieś źródło ciepła. Czy ja naprawdę coś źle zrobiłem? Czy o czymś nie pomyślałem? No mam minimalne źródło ciepła, no ale chyba coś tu jest nie tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś mi się w tej chwili... No nie gadaj, że będę teraz się męczyć z jakimś takim dziwnym momentem, tylko dlatego, że nie mogę znaleźć tego, co chcę znaleźć.
Dlaczego to się nie świeci? Ja tego nie łapię. Dlaczego tego nie mogę włączyć? Poczułem się troszkę zażenowany. Naprawdę w tej chwili poczułem się troszeczkę zażenowany. Tam jest za wysoko, żeby tam nawet skoczyć. I jak chodzę, tak chodzę, ale nie widzę ani odrobinki żadnego źródła ciepła. Wydaje mi się, że gra mnie... Że co? Proszę, przecież to przed chwilą było zablokowane. Dobra, właśnie odkryłem nasz życiowy cel. I zarazem głupotę moją, bo rura, która tutaj była, zniknęła. Ja oczywiście tego nie zauważyłem. Dobra, porozwalajmy troszkę, bo nasz bohater jest niewyżyty. Aaa, niszczyć. O, patrzcie, no jak narty tu mają, to są takie luksusowe, nowoczesne narty. Widać. Dużo osób na takich jeździło. Naprawdę, sam kiedyś na takich zasuwałem. W tych warunkach idealnie się jeździ. Wiatr tak wieje, że wydaje ci się, że lecisz. Dobra, czyli co, że szukamy jakiegoś źródła ciepła, czy jak proszę? W tej chwili podejście do tego może być bardzo, bardzo niebezpieczne, ale ja tylko nacisnę przycisk. O, chyba się ogólnie udało. O, od razu lepiej. Od razu wszystko zaczęło topnieć. Dobra. Wykorzystując moment ciepła... O, fucking. Nie ta, o. O, ale... Zobaczymy, na ile jest kitów z siekierki. Aha. A, masz. Dobra. Chodźmy się jeszcze... O nie, jest drugi. Tu najpierw załatwmy tego drugiego. Ręce do góry. Teraz się wtopi w ogniu piekielnym. Patrzcie, jak umiera. Jak wyżera mu serce. Ogień piekielny pozbawi cię życia, śmiertelniku. Nasz Aleksander Niestrijew jest bardzo sprytaśny. Załatwił bez problemu tych dwóch wrogów. Dobra, chodźmy szybko, zanim mamy sporo życia. Musimy się dostać. Czy ja słyszę wrogów kolejnych? Zapiszmy się, bo tu niżej już jest troszkę zimniej niż tam na górze było. O, jesteś. A, masz. Dobra, rozwaliliśmy go prawie bez szwanku, bym powiedział, więc naprawdę nie jest źle. O, wiatraki jednak są wyłączone, więc jednak nie będziemy mieli problem. O kurde, zawaliło się, to niedobrze. Ale dobra, zabijemy go i tak. A, masz. Niestety z siekierką z jakiegoś powodu nie możemy się już bronić. Aczkolwiek jest to o tyle dobra broń, że jakieś 3 ciosy wystarczą bez problemu, żeby pokonać naszych wrogów. A ich całkiem tu sporo wyskoczyło. Widać, że gra przemieniła się w grę akcji. Typowo. Typową grę akcji. Dobra, chodźmy dalej, bo w końcu udało nam się tu przedostać. Te przejście też wygląda podejrzanie, ale chyba wytrzyma. Źródło, że co, że to niby nie jest ciepłe? Aż dziwne, bo przecież tu każda żarówka aż grzeje od ciepła, aż paruje od ciepła. Jakie ponure pomieszczenie. Tak też czułem. Od razu możemy też zauważyć, że na tym statku dziwne spory pojawiły się zanim statek tak naprawdę zamarł. Cóż. Aczkolwiek, mimo że jak przywrócimy go jakoś do świetności, to nie wiem, stwory przestaną istnieć, bo ja wiem. No może coś w tym jest, może faktycznie stwory przestaną istnieć. W każdym razie to jest troszkę dziwne, moim zdaniem, że będziemy, nie wiem, no w sumie nie do końca wiem, jak się ta historia zakończy. Najwyżej potem, pod koniec gry będę rozkminiać, że coś tu jest jakby nie tak, bo jak widzimy, ci ziomkowie, co jeszcze byli na statku, walczyli z jakimiś dziwnymi potworami, które pojawiły się znikąd. Ciekawe, czy kiedykolwiek rozwiąże się, skąd się pojawiły te potwory i czym one tak naprawdę są. Czy to kiedykolwiek się wyjaśni.
bo na razie wszystko jest taką wielką troszkę zagadką. No ale dobra, zobaczmy jego ostatnie chwile życia i może spowodujmy, żeby umarł gdzieś indziej, w jakichś lepszych, dogodnych warunkach, na przykład zamarznięty gdzieś na środku Arktyki. O, mamy broń, czyli będzie walka. No, chodź tu. A masz. Tyłeczek. Kurczę, co, dlaczego ty jeszcze nie umarłeś? A masz. Headshot. 3 strzały bez problemu wystarczyły, a przy okazji zdobyliśmy broń. I widzę tu już magazynek, który leży. Dobra, przeładujmy. Oh yeah. Tak jest. Przetrzymaj. No dobra, aby wycelować, naciśnij R, aby przeładować. No dobra. Na razie, dobra, mamy już pierwszą broń, czyli naprawdę gra akcji jak się patrzy. Już nie będziemy musieli walczyć z tej siekierki. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy my przypadkiem nie utknęliśmy właśnie w tym oto dole. Wygląda to, jakby się miało zaraz przechylić w naszą stronę. Nie, to jednak nie o to chodziło. Chyba nie. No dobra. Dobra, może nie traćmy przez przypadek amunicji, tylko zróbmy to w sposób inteligentny, czyli spróbujmy po prostu rozwalić ile rzeczy się tylko da. Kurczę, to może też nie to. Moment, nie bądźmy tacy głupi, rozejrzyjmy się. Na pewno to jest jakieś sensowne wyjście z tej gorącej sytuacji. Prawda, że jest może jakieś przejście w podłodze na przykład. Chociaż nie, wszystko wskazuje na to, że to musi się przewrócić. Ale no nie wierzę, żeby to było aż takie wredne. Dobra. Nie to. Spróbujmy jeszcze raz. No, czyli jednak trzeba było w to strzelić. No dobra, taka bardzo trudna zagadka logiczna to była. Ale dobra, możemy mieć faktycznie... No dobra, możemy się z chwilkę powozić z bronią, bo w sumie mamy amunicję. Póki mamy amunicję, to się z chwilkę z nią powozimy. Nie są. A dobra, tą przeładujemy. No to widzimy, że naboje się skończyły. O, tak. Ale co, możemy się powozić. 3 strzały, żeby zabić przeciwnika. Nie do końca wiem, ile mam naboje, aczkolwiek wydaje mi się, że dosyć mało. Co, jest drzwi zamknięte? No nie, czuję się kolejny... A nie, dobra, już wiem, co musimy zrobić. Czyli wejść do tej wygodnej, ładnie wyglądającej rury. Która aż po prostu zachęca swoim wyglądem do wejścia w nią, do niej. No, przynajmniej tu jest w miarę ciepło. Widzimy, że statek, pomimo tego, że nie wiadomo jak długa... Boże, jakie echo. Jak bardzo długo jest już zamarznięty, to mimo wszystko nadal ma w sobie sporo ciepła. Cóż, całkiem wygodnie, trzeba przyznać. Nie wiem, nie można tu stać, czyli będziemy musieli się chyba tak jednak czołgać troszkę. Dobra, może zmienimy jednak na siekierkę. No, tego załatwimy siekierki, czy nie? Ja jakoś tak miałem straszliwą ochotę go załatwić w ten sposób, więc tak też tak zrobiłem. Skończył nam się, dobra, widzimy, że naboje nam się kończą, więc teraz troszkę powalczymy sobie z siekierki. Bo w końcu ją po co chyba tu mamy. Dobra, tu kolejne wyjście, tam gdzie się wyłączyły te wiatraki, gdzie zimno leciało. Tego załatwimy już w normalny sposób. Nie było tak źle, a tu mamy już podleczenie naszego zdrowia, więc w sumie na jak nam się to opłaciło, muszę przyznać. Dobra, zapiszmy się. Kolejne jakieś wyjście, ale nam je nie pasuje. Nasz bohater jest bardzo wybredny i nie wyjdzie byle ja z jakiego wyjścia. To musi być jakieś bardzo eleganckie. Ej, tu się wyczerpa latarka.
Latarka zgasła dlatego, że bateria się wyczerpała? Tu jest jakakolwiek bateria do tej latarki? Come on. Już blisko. Ale coś boję się, że może na nas coś zaraz wyskoczyć. Dobra, przyjrzyjmy jeszcze może historię wspaniałą. We had met before. I could always feel it approaching and would know exactly when it would happen. The entire crew would go up top and wait. At first we wouldn't see it, but could hear its retinue approach. And then, just when we had waited so long that we thought it wasn't coming, it would make its entrance. It would appear suddenly, majestically, emerging out of the mist, rising to the applause of the angry waves, dropping shards of its emerald mantle. It would slide alongside us. Even when passing at a respectful distance, the entire space between us would seem to be frozen solid, and every one of us would yearn to breathe in the air of this ancient glacier. Just then, the entire ship would be deadly calm. The crew would stay perfectly still and watch the giant disappear. And then, the spell broken, everyone would return to their routine, loud and happy as ever. But I would stay on the bridge, silently thanking it for letting us pass. No cóż, ciekawa historia, trzeba przyznać. No dobra. Był tutaj autosave. No dobra, i wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek z gry Cryostasis Arktyczny Sen. Jak sami widzicie, w tym odcinku też udało nam się troszkę uratować osób ogólnie i zmienić ich śmierć. Co nie? Najprawdopodobniej w następnym odcinku będzie podobnie, bo to w sumie... Ale oprócz tego, w tym odcinku zdobyliśmy też broń. Tak jest, zdobyliśmy właśnie pierwszą broń, znaczy w sumie drugą, ale to już taka lepsza troszkę broń. To jest taki ładny strzelba. Więc naprawdę uważam, że możemy zrobić z niej niezłą zadymę. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć, czy wykorzystam tą broń naprawdę dobrze i czy znajdziemy do niej więcej naboi oraz czy naszemu bohaterowi uda się uratować statek, z niego wydostać lub zrobić cokolwiek z niego innego lub chcecie poznać tajemnicę tego statku, koniecznie oglądajcie kolejne odcinki. A póki co, do zobaczenia!